Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Proceder, część 7. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem D., pseudonim Figura. Ja do dzisiaj nie wiem, co ten cały Mario im wtedy zawinił. Czy to był jakiś konfident, człowiek, który ich sprzedał na psy, czy może ktoś, kto nie wywiązał się z jakiejś umowy, wisiał im kasę, czy też po prostu był to osobnik, który zwyczajnie miał pecha. Nie wiem. Wiem natomiast, że ponuro skończył. Wróciliśmy wtedy do willi na przedmieściach, w której byliśmy zakwaterowani. Ona położona była na wzgórzach pod miastem, w pobliżu rejonu Valle Verde. Praktycznie na każdym z tamtejszych wzgórz wznosiła się jakaś willa. Każda była otoczona murem lub zasiekami z drutu. Wiele z nich posiadało rozległy ogród i basen. Nasza też. I w sumie to zaczynaliśmy się już niecierpliwić, bo minęło kilka dni, a do transakcji wciąż nie dochodziło. Tam się non-stop kręciło sporo osób, każdego dnia spotykaliśmy nowe twarze. Na parterze dzień i noc trwała nieustająca balanga. Te twarze jedne znikały, na ich miejsce zaraz pojawiały się nowe. Na stałe przybywało tam około 10, w porywach 20 pandileros, kilkoro robotników i mniej więcej tuzin kobiet. Kartel obsługiwał kupców całą dobę. Tak, one były zatrudnione m.in. do porcjowania towaru, ale nie było tam żadnej małolaty, wszystkie te kobiety miały powyżej 20 lat. Przynajmniej na tyle wyglądały. I każda była uzależniona, one cały czas chodziły porobione. No i łatwe były, że tak powiem. Dziadek to dosłownie oddał im swoje serce i ciało. Mówiłem, kochliwy był, zwłaszcza gdy był na haju. Odnieśliśmy wrażenie, że całym tym bałaganem zarządza Carlos z takim jeszcze jednym. Ten drugi nazywał się Raul. On miał poparzoną twarz i szyję, na rękach i dłoniach też nosił spore blizny. Właściwie to cały był pokryty bliznami. Luty nam powiedział, że osobiście go nie zna, ale zna jego historię od Carlosa, bo z kolei tego znał dobrze. Siedział z Carlosem przez kilka lat w jednej celi. I ten drugi, ten Raul, to był zaufany człowiek kolumbijskiego kartelu, jedyna gruba ryba w tym towarzystwie, aczkolwiek do jego szefów wciąż było mu daleko. Mówię, on tam tym wszystkim zarządzał, a Carlos był jego prawą ręką. A tych swoich blizn Raul nabawił się podczas produkcji towaru. Bo on to robił całe życie, od małolata, bo oni po prostu tak mają. I będąc jeszcze nastolatkiem, po prostu nieopatrznie postanowił zajarać sobie szluga przy ekstrakcji, a mówiąc ściślej, stojąc nad pojemnikiem wypełnionym liśćmi krasnodrzewu moczącymi się w benzynie. Bo jak się już te liście zbierze i posieka, zmiękczy wybielaczem, to potem jeszcze zalewa się je benzyną. W jakimkolwiek pojemniku, może to być zwykłe wiadro. Dokładnie. Metody pozyskiwania tego towaru są przedpotopowe, to jest wprost nie do uwierzenia. Osobiście długo nie mogłem uwierzyć w to, jak łatwo się ten towar pozyskuje, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem. No i przypuszczam, że Raul z nudów postanowił sobie zajarać, a tu opary benzyny i ogień zapałki. To się nie mogło udać. Więc będąc jeszcze wtedy młodym chłopakiem, wylądował na Ojomie, to było w Kolumbii, bo powtarzam, on był Kolumbijczykiem. Podobnie jak Carlos. Na szczęście udało się go potem dobrym duszom uratować. Z tego, co nam później opowiadali różni ludzie kartelu, Raul z pomocą amerykańskiej fundacji trafił na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych. Tam leczono jego oparzenia innowacyjnymi metodami. Stąd też, gdy go poznaliśmy, wyglądał nawet całkiem nieźle. I po jakimś czasie wrócił do swojego ulubionego zajęcia, do produkcji koksu. A że przez kolejne lata pracował dość rzetelnie, to dorobił się stanowiska senior menedżera, jak on sam siebie tytułował. Miał nawet wizytówki z logiem kartelu, swoim imieniem i dopisanym długopisem stanowiskiem senior menedżera. Ja powinienem tę jego wizytówkę mieć gdzieś do dzisiaj.
W sumie to ona służyła jako przepustka do wielu miejsc. Tam w Salwadorze wystarczyło ją pokazać komu trzeba i zmieniała się postać rzeczy. Gdy pierwszy raz spytaliśmy go, jaką funkcję pełni w kartelu, to uśmiechnął się pod tymi bliznami. To znaczy widziałem, że jego oczy i usta się śmieją. Powiedział: jestem senior menadżerem, pilnuję tego burdelu i dużo mogę. Potem wyjął te swoje wizytówki, wręczył nam po jednej i powiedział, gdzie możemy się nimi legitymować jako goście kartelu. A miejsc było sporo. Nawet w pobliżu tej willi był jeden sklep, gdzie na tę wizytówkę Raula można było zrobić zakupy, nie mając przy sobie żadnych pieniędzy. Ponoć oni potem regulowali rachunki swoich gości. Tak, Raul miał poważanie, ale z tego co wiem, w wyniku tego wypadku, którego był ofiarą, stracił zdolność widzenia w lewym oku i faktycznie miał je porośnięte takim lekkim bielmem. Miał też ponoć problemy ze słuchem, a i pewnie całą masę innych schorzeń. Natomiast on był raczej do rany przyłóż, mimo że cały czas napędzał go jego własny towar i potrafił ni z tego, ni z owego zachować się dość nieobliczalnie. On jako patron tamtego miejsca trzymał wszystkich swoich pobratyńców na krótkiej smyczy, ale dla nas, dla gości kartelu, dla swoich klientów był raczej spoko. Życzliwy był, podobnie jak Carlos, bo to z Carlosem spędzaliśmy większość czasu. On był takim naszym opiekunem, przewodnikiem. Raul po prostu był tam głową i twarzą kartelu, aczkolwiek mówię, niezbyt reprezentatywną przez te swoje blizny. Natomiast z powodzeniem i oddaniem realizował interesy bossów, bo bezsprzecznie musiał tańczyć, jak oni mu zagrali i w moim odczuciu sprawdził się w tym, dzięki czemu zyskał sobie ich zaufanie. Miał w wielu sprawach wolną rękę, sporo miał swoich pieniędzy, poruszał się po mieście w licznej obstawie, wisiało na nim mnóstwo złota, z zapaska oczywiście wystawała mu giwera, a do tego również pozłacana. To był Colt, oczywiście oryginalny, zdaje się, że z 1961 roku, bo kiedyś nawet dał nam go pooglądać i trochę nam o nim poopowiadał. To był kapiszonowy rewolwer, dziś raczej się z takich nie korzysta, ale jak Raul sam powiedział, on mu nie służy do strzelania, bo ma od tego ludzi, ale do przeprowadzania egzekucji na tych, którzy mu podpadli. Tak powiedział, że to jego znak rozpoznawczy. Bo te kule, które wystrzeliwał z tego Colta, nosiły jego inicjały. Ktoś mu je robił w Kolumbii na zamówienie. Powiedział też, że w oryginale ten Colt nie jest pozłacany, ale chciał pozłacanego, więc kazał go nieco przerobić. A kto bogatemu zabroni? Tak, Raul miał swoje dziwactwa, ale większość tych ludzi na pierwszy rzut oka wydała mi się dziwakami. Potem to przeświadczenie wręcz nabrało u mnie na sile. Tylko tyle, że się do ich zachowania z czasem przyzwyczaiłem. Tylko Carlos wydawał mi się w miarę normalny, aczkolwiek też bywał mocno nieokrzesany. Jak wspomniałem, on był prawą ręką Raula w Salwadorze. Bossowie, wiadomo, zostali w Kolumbii, oni nie musieli wyjeżdżać, byli u siebie nietykalni, nie do ruszenia. No i Raul z Carlosem otaczali się wyłącznie zaufanymi ludźmi, głównie Kolumbijczykami, którzy tam z nimi zjechali, ale też Salwadorczykami, z kolei tych drugich wykorzystywali wyłącznie do najgorszej roboty, traktowali ich jak swoich służących. Ci byli przede wszystkim kierowcami, bo najlepiej znali okolice, ewentualnie sprzątaczami, ludźmi od czarnej roboty. Czarnej, nie brudnej, jak się to mówi. Bo od brudnej roboty byli w tej ekipie Kolumbijczycy. Oni w tej kwestii ufali tylko swoim. A że tamci wysługiwali się innymi, na przykład swoimi gośćmi, tak jak Carlos wysłużył się dziadkiem, to już inna historia. Już ją pani poznała. Tam, proszę pani, tak naprawdę cały czas trwała walka gangów, bo wiadomo, mimo że Kolumbijczycy dzielili się zyskami z bossami, policją i politykami z Salwadoru, to jednak wielu zwykłym salwadorskim gangusom było nie w smak, że ktoś działa na ich terenie. I oni się tam regularnie strzelali, ginęli tam, od czasu do czasu ktoś tam został zastrzelony, na jego miejsce przychodził nowy, potem ci w odwecie też kogoś zabijali, rozczłonkowywali, porzucali jego ciało na ulicy, albo pod osłoną nocy wieszali zwłoki na przydrożnych latarniach. Słyszałem też o historii, jak jednego z gangusów nabito tam żywcem na pal, innego spalono w aucie z całą rodziną, jeszcze innego pocięto piłą mechaniczną pod komisariatem policji. I tak się tam życie toczyło. Muszę powiedzieć, że choćby zwykły człowiek żył 100 lat, to nie znalazłby sposobu, by wejść w to towarzystwo. Tym bardziej Europejczyk. Oni Europejczyków wykorzystywali tylko jako kurierów, aczkolwiek szanowali jako klientów. A i do tego trzeba mieć plecy takie, jak miał Luty, wkupić się w ich łaski, zademonstrować gotowość do poświęceń. Jak dziadek.
W pewnym momencie namówiliśmy Lutego, żeby poszedł pogadać z tym Raulem, bo ile można. Przez tydzień tylko koks, tequila i dziwki. A ta tequila to nie było to, co my tu dostajemy z importu. To była ich tequila, bezczelny destylat z agawy, do tego też podrasowany koksem. Kto w ogóle wymyślił bimber z agawy? Dziadek to już słaniał się od tego na nogach, a Sowa miewał halucynacje, nawet jak nie brał i nie pił. Po prostu na dzień dobry sporo przesadził. Nie potrafił się oprzeć, zwłaszcza temu tequila boom. Pan Dileros mówili, uważajcie na tequila boom, 4 szoty i was nie ma. Ale w moim przypadku wystarczały 2. I Luty poszedł do Raula, wrócił po jakiejś godzinie, powiedział, że nasi pandileros mieli ważnych klientów, ci nabyli praktycznie cały towar i dopiero teraz nasi bracia mogą zająć się płotkami, takimi jak my, dopiero teraz mogą upchnąć nas do kolejki. I że nasz towar właśnie jest produkowany. A że był z nami wtedy Carlos, uniósł głowę znad lusterka, nad którym siedział, przetarł biały nos palcami, bo on charakteryzował się tym, że walił bezpośrednio ze szkła, nie uznawał zrolowanych banknotów, rurek, strzykawek. Twierdził, że przez banknot to tylko kobiety. Miał w ogóle taką teorię, że to kobiety rządzą światem, a nimi pieniądze. Sam wielokrotnie dał nam się potem poznać jako człowiek, który gardzi pieniędzmi. I niestety kobietami też. Nie wiem, jaka była jego motywacja do tej roboty, jeśli nie były to pieniądze. Nie wiem. I on podniósł wtedy głowę znad szkła, powykrzywiał się, powiedział: chcecie zobaczyć, jak to gówno powstaje? Oczywiście, że chcieliśmy. Zebraliśmy się zaraz i pojechaliśmy. Była, ja wiem, 9 rano. Kiedy pakowaliśmy się do samochodów na podwórzu tej willi, bo to był całkiem spory budynek, przypominający trochę taki pałac, pomalowane to było na jasny róż, a wokół rozciągał się wysoki mur zwieńczony drutem kolczastym. Mur z kolei pomalowany był na błękit. Brama wjazdowa znajdująca się w tym murze była zdublowana, podwójna, żeby wojsko nie mogło jej zbyt łatwo sforsować, a po obu jej bokach od wewnątrz podwórza stały takie wieżyczki strażnicze, zrobione z przęseł zwykłego rusztowania, gdzie ciągle siedzieli pan Dileros i obserwowali okolice. I po tym podwórzu chodziły sobie takie ogromne psy rasy Presa Canario. W Polsce to się chyba mówi Dogo Canario. Oczywiście bez kagańców te psy tam sobie chodziły. Ich tam było z 5. One często skakały sobie nawzajem do gardeł. Zaczynała się wtedy niezła jatka i pan Dileros musieli je rozdzielać. Robili to, polewając je wodą z węża strażackiego, który rozciągnięty był tam po tym podwórzu i podłączony do motopompy. Z kolei ta pompa pobierała wodę z basenu, do basenu wrzucony był zasilający ją wąż. Chyba wyłącznie w tym właśnie celu ta pompa i te węże tam się walały po tym podwórzu, żeby rozdzielać te psy. A my to baliśmy się obok tych bestii nawet przechodzić. Powiem pani, że podczas naszej 5. czy 6. podróży w tamto miejsce byliśmy świadkami pewnej sytuacji i może oszczędzę pani szczegółów i powiem tylko tyle, że tym psom nie był obcy smak ludzkiego mięsa. Wiem, co mówię. Widziałem to na własne oczy. Kilkukrotnie widziałem na własne oczy, jak kończą osobnicy, którzy brzydko podpadli kartelowi. Chłopaki też to widzieli. W sumie zostaliśmy zmuszeni, by na to patrzeć. Między innymi ze względu na to zawsze mocno się pilnowaliśmy, by nie podpaść tym ludziom. Rodzina rodziną, ale nie odważyłbym się z nimi zadrzeć. Te czworonożne bestie były uczone nie tyle zagryzać, co chwytać i rozszarpywać ofiarę. Jeden chwytał delikwenta za rękę, drugi za nogę i proszę sobie wyobrazić, co działo się dalej. Mówię, ja to widziałem na własne oczy. 2 takie psy i może pani polować na dinozaury. Naprawdę. I akurat tego ranka byliśmy po raz pierwszy świadkami właśnie tego typu sytuacji. Aczkolwiek jeśli liczyć tego nieszczęśnika Mario, to był to kolejny już raz. W każdym razie, gdy wsiedliśmy wtedy do auta, słyszeliśmy jakieś krzyki we wnętrzu willi. Po chwili pan Dileros wyprowadzili z niej 2 mężczyzn z workami na głowach i ze związanymi rękoma. Wsadzili ich do samochodu, którym tamci przyjechali i opuścili teren posesji. Potem dowiedzieliśmy się, że to byli Włosi, klienci kartelu, którzy, podobnie jak my, nawiązali z nim kontakt po raz pierwszy, a próbowali pan Dileros zrobić na szaro i podczas transakcji bezczelnie przedłożyli im fałszywe dolary. No i skończyli w rynsztoku, w biały dzień. Mówię, takich rzeczy się nie robi. To się z reguły kończy tylko w jeden sposób. Oni byli przyjaźnie nastawieni, ale w razie czego absolutnie się nie cackali.
Zachowywali się wtedy, jakby zupełnie byli pozbawieni skrupułów jakichkolwiek ludzkich odruchów. Rozprawiali się z wrogami z zimną krwią, wręcz z lodowatą. My tej zimnej krwi właśnie od nich się chyba nauczyliśmy. Podłapaliśmy od nich bezwzględności. Nauczyliśmy się przy nich, że w tym biznesie nie ma czegoś takiego jak kompromisy. Pojechaliśmy tamtego dnia do lasu, którego nieprzeniknione hektary rozciągały się za miastem. Dojechaliśmy tam autami, a potem, gdy droga się skończyła, przesiedliśmy się do takich ręcznie napędzanych małych drezyn. Tam były szyny kolejki wąskotorowej. W sumie to, jak powiedział Carlos, to była ich kolejka, ich tory, położone przez kartel nielegalnie, aczkolwiek kto miał o nich wiedzieć, to wiedział, bo niespecjalnie to było ukryte, zamaskowane tylko jakimiś gałęziami. Tam wielu oficjeli, a z pewnością większość lokalnych polityków siedziała u nich w kieszeni, więc oni mogli robić, co chcieli. Musieli tylko regularnie smarować komu trzeba i nie wchodzić w drogę innym, w szczególności salwadorskim ekipom. Tylko że nie zawsze się tak dało. I tymi drezynami, ich tam było 4 czy 5, do każdej z nich był podczepiony pusty wagonik, taki przypominający jednoosiową przyczepkę samochodową. W sumie to wyglądało jak przerobiona przyczepka. I tymi drezynami pojechaliśmy w głąb tego lasu, jakieś 2-3 kilometry. Sowa prawie zszedł, jak zaczęło się robić pod górkę i musiał się tam ze mną namachać tym napędem. Ale sam chciał machać, jako miłośnik kolei. Bo on zbierał jakieś miniaturowe kolejki i tak dalej. To znaczy, później zbierał, jak już miał pieniądze. Wcześniej to mógł sobie pomarzyć. A że tamtego dnia miał ostry zjazd, to prawie wyzionął ducha, napędzając tę drezynę. A pozostałe drezyny napędzali Salwadorczycy, tacy małorolni farmerzy. Mówiłem, oni byli od czarnej roboty. I wręcz sami się prosili, żeby dać im jakąś robotę. Stali tam przy parkingu i czekali, aż zjawią się pandileros, żeby dorobić kilka groszy. Pracując dla kartelu, świadcząc dla niego usługi, zawsze coś tam sobie zarobili. Potrafili przy tym dochować tajemnicy. Tam wszędzie kręciło się mnóstwo ludzi, dokąd byśmy nie zostali zawiezieni, to każdy wiedział, może nie tyle skąd jesteśmy, ale z pewnością domyślał się, po co przyjechaliśmy. I tylko w tym lesie był wyłącznie jeden człowiek, mieszkaniec jakiejś pobliskiej wsi, też lokalny farmer, aczkolwiek bandyta. On siedział tam sam w tej zastępczej fabryce, jak ją nazywał Carlos. A ten cały cholerny las to był taki las tropikalny. Wszędzie pełno drzew, krzaków, zieleń soczysta jak tamtejsze pomarańcze. Trzeba było przedzierać się przez nią z maczetami w rękach. I w końcu po jakichś 2 kilometrach marszu i machania tymi maczetami dotarliśmy w miejsce przeznaczenia. Okazało się, że tam w lesie, pośród gęsto rosnących drzew, stała taka niewielka chatka z drewna. Właściwie to ona była zbudowana z grubych gałęzi powiązanych sznurkiem. Cała była pokryta liśćmi, porośnięta bluszczem, żeby jej nie było widać z powietrza, bo salwadorska policja i wojsko szukają takich fabryczek z pomocą helikopterów. I tu muszę wtrącić, że z reguły szukają tylko tych fabryczek, których właściciele zapomnieli podzielić się z nimi zyskami. Tak powiedział Carlos, dodając przy tym, że oni swoje rachunki płacą regularnie, w związku z czym możemy czuć się tam w miarę bezpiecznie, że żaden policyjny nalot nam nie grozi. Przynajmniej do końca bieżącego miesiąca, bo opłacali się z góry za kolejny miesiąc. I muszę przyznać, że jak kazali nam wsiąść na te drezynki i potem powieźli nas w ten las, poprowadzili w te dżungle, to odniosłem wrażenie, że my już mamy stamtąd nigdy nie wrócić. Nie wiem, ciągle miałem złe przeczucia, ciągle drżałem o życie. Ale tak to jest, gdy wokół ciebie roi się od osobników z bronią, wydzieranych na twarzach, stale mocno porobionych. Do tego miałem świadomość, że oni być może mają na sumieniu więcej ludzi, niż ja miałem znajomych na Facebooku. W czasie tamtej pierwszej podróży do Salwadoru nie czułem się w ich towarzystwie komfortowo, tak to nazwę. Natomiast całościowo ten wyjazd po towar bardzo mi się podobał. Ten i każdy kolejny. Kiedy znaleźliśmy się przy tym drewnianym domku, okazało się, że on nie służy ludziom, tylko trzymane są w nim osły. W środku przebywały 4 osiołki, z pomocą których pandileros transportowali gotowy towar do tych drezyn, jak również z pomocą których transportowali odczynniki do fabryki. I tak sobie jakoś radzili. Bo mimo, że nie bardzo się z tym kryli, to jednak na widoku też tego robić przecież nie mogli. Ponoć te osły były tak wytresowane, że wypuszczone z towarem potrafiły samotnie dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Minimalizowało to możliwość wpadki. Gdyby kogoś z nimi zatrzymano, ten ktoś mógłby się rozpruć. A na pewno by się rozpruł.
Salwadorska policja bez wątpienia potrafiła zmusić człowieka do gadania. Natomiast osły przecież nic nie powiedzą. Ewentualnie mogłyby wskazać psiarskim drogę do fabryki, ale jakieś drobne ryzyko zawsze było brane pod uwagę. Mówię, one puszczone z towarem potrafiły w ciągu godziny dotrzeć do kolejki, potrafiły też samotnie przebyć drogę powrotną. Wypuszczane były pojedynczo, mniej więcej w godzinnych odstępach. Dopóki pierwszy nie dotarł na miejsce, kolejny nie był wypuszczany. Po 2 godzinach od wypuszczenia pierwszego osła, jeśli ten nie dotarł w tym czasie do punktu przeznaczenia, cała fabryka musiała spłonąć. Tak to funkcjonowało. No to po kolei. Fabryka, a raczej powinienem to chyba nazwać manufakturą, więc ta manufaktura była ukryta w tym lesie. Stał tam jeden drewniany domek, trzymali w nim po prostu osły. Stamtąd trzeba było przedrzeć się ze 2 kilometry przez gęstwinę. Była tam ścieżka, ale ten las zarastał się tak szybko, że codziennie trzeba było przedzierać się tamtędy na nowo. Odcięte maczetami liście i chwasty odrastały jak głowy u hydry. I były tam ze 2, maksymalnie 3 kilometry tej kolejki wąskotorowej. Ona kończyła się, czy też zaczynała, zależy jak na to patrzeć, na peryferiach San Salvadoru, ale tam podjeżdżało się autami, było tam klepisko, a na nim urządzony niewielki parking. No i do willi, w której urzędowali pandileros, było stamtąd około 20 kilometrów. W samej tej willi były pokoje, spali tam klienci, o ile chcieli, bo mogli też nocować na mieście, choć osobiście nie polecam tego rozwiązania. Można w ten sposób było szybko stracić pieniądze i wyłapać kulkę. Willa była dość duża, w obu jej skrzydłach były pokoje dla gości, 5 czy 6. W budynku głównym były 2 piętra, na obu piętrach obszerne salony, a w podpiwniczeniu półnagie dziewczyny w maskach pod czujnym okiem obstawy dzieliły i porcjowały dostarczany z dżungli towar. Nie wiem, dlaczego akurat kobietom powierzano to zadanie, natomiast domyślam się, że mężczyźni tego nie chcieli robić, bo wiedzieli, czym to się zwykle kończy. To bardzo szybko kończyło się silnym uzależnieniem, tak silnym, że organizm już po kilku tygodniach odmawiał posłuszeństwa, więc oni zmuszeni byli te dziewczyny regularnie wymieniać na nowe. Co się działo z tymi, które odsyłali? Dokładnie to nie wiem. Wiem natomiast, że one nigdy nie wracały już do swoich domów. Pandileros nie mogli sobie pozwolić, by jakaś narkomanka na głodzie sprzedała służbom ich kryjówkę, więc te kobiety też najpewniej kończyły w rynsztoku. A w ogóle liście krasnodrzewów służące do produkcji towaru przywożone były z jakiejś plantacji z drugiej części kraju. Oni twierdzili bowiem, że plantacja w pobliżu stolicy to za duże ryzyko. Pozostałe surowce potrzebne do produkcji też skądś przywozili. Część chyba nawet importowali z Kolumbii. I tak to tam wszystko działało. Chętnych na swój towar mieli całe mnóstwo, bo on był doskonałej jakości, sprzedawali go z reguły tylko ludziom, którzy trafiali do nich z polecenia lub po starej znajomości. Zwykle to były hurtowe ilości, kupowało się u nich minimum kilka kilogramów po około 4000 dolarów za kilo. Oni się w detal nie bawili, detal to można było tam nabyć na rogu każdej ulicy u podrzędnych dealerów, ale to już był inny towar z domieszką jakiegoś syfu, taki dla lokalnych ćpunów albo też przypadkowych turystów. Tak, 4000 dolarów za kilogram. Cena też wahała się w zależności od ilości. Potrafi sobie pani policzyć, jaka na tym była przebitka? W pobliżu tego drewnianego domku, między gęsto rosnącymi tam drzewami, oni mieli rozciągnięte takie spore plandeki, 3 albo 4, Przywiązane były one do drzew na wysokości ludzkiej głowy, a ich środkowa część zwisała, aż kładła się na ziemi. I te plandeki, mniej więcej w połowie wypełnione były pociętymi liśćmi, oni tam mieli taką szatkownicę jak do pokrzyw. W Polsce czymś takim szatkuje się zielsko na pasze dla zwierząt. Te poszatkowane liście z kolei były zalewane jakimś świństwem. Śmierdziało tam z tych plandek chlorem na kilometr, wręcz dusiło. Przynajmniej mnie dusiło, bo ten człowiek, który się tą manufakturą w tamtym momencie opiekował, to był taki na oko 50-letni facet, też cały pokryty różnego rodzaju bliznami, z przebarwieniami na skórze, ubrany w podarte, podwinięte do kolan dżinsowe spodnie i przepoconą koszulkę, więc na nim ten smród nie robił zupełnie żadnego wrażenia. On tam chodził boso, nie miał też żadnych rękawic. Mało tego, on jak kończył te liście moczyć, to zlewał ten wybielacz albo tą benzynę wprost na ziemię. To ściekało wyrytym łopatami kanałem do płynącej w pobliżu rzeki. Wszystko tam wokół wyżarte było do gołej ziemi przez ten chlor i te różne chemikalia. Potem jak te liście się w tym odmoczyły, to człowiek, który tam był, bo tym się na co dzień zajmował tylko jeden człowiek, on mieszkał chyba tam z tymi osiołkami,
Mówię, dopiero jak te liście się odmoczyły, to zjeżdżała się ekipa, by mu pomóc dalej to ogarnąć i powstały w ten sposób płyn zneutralizować sodą, a potem go podsuszyć. Oni to potem podgrzewali nad ogniskiem, płyn odparowuje, a zostaje czysty towar, taka pasta. I on też potem dokładnie się suszy. I voilà. A żeby nie było widać ognia, to paleniska też były osłonięte z każdej strony plandekami, a nad nimi, między koronami drzew, rozwieszona była siatka maskująca. Pamiętam, jak ci nasi pandileros poszli zobaczyć, ile świeżego towaru zostało wyprodukowane. Chcieli to chyba już podwieszać na tych osiołkach, żeby to zabrać ze sobą. My zostaliśmy tam tylko z tym jednym człowiekiem, opiekunem tego bajzlu. Zaglądaliśmy do tych plandek, przyglądaliśmy się temu facetowi, jak on się tam krząta. Miesza to takim zwykłym kijem, zupełnie boso łazi po tej ziemi nasiąkniętej chlorem. No masakra. A wie pani, co w tym wszystkim było najbardziej zaskakującego? Co zrobiło wtedy na nas największe wrażenie? W pewnym momencie dziadek wypatrzył u niego na tej jego brudnej po łokcie ręce zegarek, który był warty wręcz astronomiczną kwotę. To był model Jacob & Company, inspirowany filmem Ojciec Chrzestny. W pewnym momencie ten jego zegarek zaczął grać tytułową melodię z tego filmu i to właśnie przykuło naszą uwagę. To było wprost nie do uwierzenia, że taki obdartus, który ciągle kaszlał i charczał, bo ten chlor najpewniej wyżarł mu już połowę płuc. On miał maskę, ale ona wisiała sobie zawieszona na drzewie, chyba w ogóle z niej nie korzystał. I on jak gdyby nigdy nic nosił na ręce taki właśnie zegarek. I przyglądając mu się, zaczęliśmy tam do siebie gadać. Widziałeś, kurwa, jaki on ma zegarek? I naraz dziadek, przyglądając się temu obdartusowi, mówi do Lutego. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Dawaj, jebniemy go w łeb i odrąbiemy mu ten zegarek nawet z całą ręką. A Luty się uśmiechnął, odparł. Co ty, dziadkie, ochujałeś? Kilka miesięcy pracy z tymi ludźmi i kupisz sobie dwa takie. Każdy z nas kupi sobie po dwa. Przyznam, że to był taki przełomowy moment dla mnie. Dotarło do mnie wtedy, gdzie my właściwie jesteśmy, czym będziemy się zajmować i jakie to może nam przynieść pieniądze. Od tamtego momentu wszystkim nam oczy błyszczały jak zegarek tego faceta. Widok akurat tego zegarka w takich okolicznościach podziałał na nas niezwykle motywująco. Bardzo mi to zapadło w pamięć. Tego samego dnia, gdy wróciliśmy z tej farmy, bo pandileros mówili na tę fabrykę po prostu farma, oni ciągle mówili o farmie, że muszą pojechać na farmę, coś załatwić na farmie, że na farmie coś się wydarzyło. I jak wróciliśmy stamtąd, a kilka godzin po nas do willi dotarł też nasz towar, doszło do transakcji. Luty obliczył to wszystko tak, żebyśmy wzięli optymalną ilość. Tyle, ile bez przypału mogliśmy ukryć w walizkach i tyle, ile dodatkowo połknąć. I wyszło nam, że na czterech możemy wziąć maksymalnie 15 kg. Może się wydawać mało, ale powiem pani, że tak gabarytowo sporo tego było. Mieliśmy nawet wątpliwości, czy uda nam się to przemycić, ale Luty twierdził, że damy radę, że mamy pojemne walizki i nie na darmo trenowaliśmy. I kiedy siedzieliśmy w swoim pokoju, w tym, w którym byliśmy zakwaterowani, szykowaliśmy się do powrotu z towarem do Polski, omawialiśmy plany lotnisk, dyskutowaliśmy, potem pakowaliśmy towar do walizek, te walizki były specjalnie spreparowane, przygotowaliśmy je sobie już wcześniej, później musieliśmy tylko ukryć w nich towar, rozłożyć go równomiernie, zabezpieczyć żywicą, folią i taśmą. I kiedy tak się szykowaliśmy, w sumie to skończyliśmy dopiero następnego dnia, pamiętam, że słońce już wschodziło, jak zamknęliśmy ostatnią walizkę. Sowa wtedy zapytał. Luty, skoro należność za towar wyniosła 60 tysięcy dolarów, to jakim chujem zapłaciliśmy im całe ćwierć miliona? Bo powiem pani, że to była kwestia, która nurtowała każdego z nas i gdyby Sowa o to nie spytał, to prędzej czy później ja bym to zrobił. A Luty usiadł na fotelu, nalał sobie tekili, wypił, mówi... To było wpisowe, panowie. 200 tysięcy dolarów kosztowało wpisanie nas na listę kontrahentów. Natomiast od nas wzięli tylko 190 w pierdolonej promocji i dali nam też towar za połowę ceny. Normalnie od nowych biorą po 8 koła za kilo, tak powiedział Luty. Ale on widział, że mu nie dowierzamy, że w dalszym ciągu tempo się w niego wpatrujemy. Odstawił szklankę, dodał, no co mam wam powiedzieć, tyle to kosztuje i już. Liczyłem się z tym. Ale nie martwcie się, następnym razem dostaniemy towar po tej samej cenie, ale już bez ukrytych kosztów. I skoro Luty tak powiedział, to mu uwierzyliśmy. Zresztą on mówił prawdę. Opłata za wciągnięcie na listę kontrahentów naprawdę istnieje.
I to nie są tanie rzeczy. Takie opłaty mają odstraszać małolatów i biedaków. Pandilleros byli dla nas nawet na tyle mili, że odwieźli nas z towarem na lotnisko. Mieliśmy już wtedy kupione bilety, pełne żołądki i oczywiście przechodząc odprawę udawaliśmy, że się nie znamy. I udało się. Dolecieliśmy wtedy bezpiecznie do Berlina, a już kolejnego dnia dotarliśmy do Świdnicy. Mieliśmy stracha, że w Niemczech będą się nas czepiać, tam mogła nas czekać szczegółowa kontrola, ale nic podobnego nie miało miejsca. Poszło gładko i praktycznie bezboleśnie. Oczywiście natychmiast jak opuściliśmy lotnisko w Schönefeld, pojechaliśmy do hotelu, tam skompletowaliśmy towar, potem zostawiwszy go w pokojach, udaliśmy się na dół do restauracji, by coś zjeść i uczcić powodzenie naszej misji. Sporo nerwów i emocji nas to wszystko kosztowało. No i sporo pieniędzy. Natomiast wszyscy byliśmy tej samej myśli, że nam się opłaciło. Znaczy, może jeszcze nie w tamtym momencie, ale już wkrótce miało nam się to opłacić. Z tamtego wyjazdu zapamiętałem całkiem sporo, ale najbardziej zapadł mi w pamięć jeden motyw. Pamiętam, jak już po tym, gdy kupiliśmy od kartelu towar i ukryliśmy jego część w walizkach, kolejnego dnia, mniej więcej w południe, zapukał do nas Carlos. Zaprosił nas na imprezę pożegnalną, zorganizowaną jakoby specjalnie dla nas. No więc poszliśmy na tę imprezę. Trwała ona oczywiście do białego rana. Ja jak zwykle przesadziłem z tequila boom. Pamiętam, że obudziłem się kolejnego ranka w salonie na parterze. Ledwie rozlepiłem oczy, wciąż byłem nawalony jak stodoła. Dosłownie zataczałem się na nogach. Widząc, że cała reszta posnęła się, gdzie popadło, między innymi na podłodze, postanowiłem się przewietrzyć, tym bardziej, że duże przeszklone drzwi salonu były otwarte i poczułem na twarzy orzeźwiającą bryzę. Wyszedłem przez te drzwi na ogród, spojrzałem w kierunku basenu, a tam cała tafla wody w tym basenie wydała mi się pokryta liśćmi. Dosłownie była cała zielona. Tylko, że w pobliżu nie rosło żadne drzewo, niemożliwym więc było, żeby to były liście. Ja mówię, ledwie widziałem na oczy. W pewnym momencie przyklęknąłem przy tym basenie, zanurzyłem w nim rękę, wyjąłem z niego garść tych liści. Przyłożyłem je do twarzy, przyglądam się im, a to nie były kurwa żadne liście, tylko banknoty, najprawdziwsze dolary. Cały basen był nimi usiany, sporo leżało też na dnie, walały się one dookoła. Wstałem na nogi, rozejrzałem się po leżakach, tam wokół basenu rozstawione były leżaki. Na jednym z nich zauważyłem porzuconą strzelbę myśliwską. I wtedy coś zaczęło mi świtać, że coś było z tą strzelbą, ale nie mogłem sobie przypomnieć żadnych szczegółów, więc po jakiejś chwili zawinąłem się stamtąd i ruszyłem do kuchni zrobić sobie kawę. Potem jak chłopaki powstawali, rozsiedli się obok mnie w tej kuchni, pytam się dziadka, co te dolary robią w basenie. A on mówi, nie pamiętasz pojebie, jak strzelałeś z Carlosem do naszych pieniędzy? On ci je podrzucał do góry, a ty waliłeś do nich jak do kaczek. Taką sobie urządziliście zabawę. Ale tak właśnie było. Potwierdzili to potem wszyscy obecni na tej imprezie. I dopiero jakiś czas później dotarło do mnie, że Pandilleros mieli w dupie te pieniądze, bo oni mieli ich całe mnóstwo. Dosłownie trzymali je tam na paletach, a tam w tym Salwadorze nawet nie mieli ich na co wydawać. Mogli sobie pozwolić na podobne akcje, bo nikt nie był w stanie dokładnie rozliczyć ich z tego, ile sprzedali, ile zainkasowali. Oni byli panami życia. Nie muszę chyba mówić, że też zapragnąłem być taki jak oni. Wszyscy tego zapragnęliśmy.